Przed wami jest teraz bardzo ważna decyzja. Co wolicie? Na słodko czy na ostro? Oprócz tych dwóch przepięknych nowych lalek OMG otworzymy też sobie takie prezenciki LOL Surprise Present Surprise i w tych urodzinowych prezencikach będą się kryły przeróżne laleczki i każda będzie miała podpisany jakiś miesiąc. Na przykład jeżeli to będzie lipiec, ja się urodziłam w lipcu, to znaczy, że ta laleczka tak jakby należy do mnie. A dodatkowo za pomocą tych laleczek będziemy też tworzyli drużyny. Niektóre laleczki będą trafiały do drużyny na ostro, niektóre do drużyny na słodko, a wy później w komentarzach będziecie musieli pisać, do której drużyny należycie. A jeżeli chcecie zobaczyć na moim kanale więcej takich zabaw, to nie zapomnijcie zostawić pod tym filmem teraz już łapeczki w górę, najlepiej żeby ich uzbierało się tak 15 tysięcy, no i też subskrybujcie Miss Agę, bo wiecie, zbliżamy się do miliona, ja chcę otrzymać złoty przycisk i se go z tyłu powiesić, albo nie wiem, doczepię sobie go do szyi i będę nosiła tak jak krowa dzwonek. To krowy noszą dzwonki? Chyba tak. No, to tak sobie będę go nosić. Jako pierwszą na ruszt bierzemy ostrą i niegrzeczną dziewczynę Spicy Babe. Ulala, coś czuję, że będzie gorąco. Ej, no otwórz się, szybciej, ja chcę zobaczyć lalencję. Oh my god, jakie ma piękne tutaj pasemka, już widzę. Ale przepiękna dziewoja, przepiękna. Coś czuję, że to może być jedna teraz z moich, wiecie, ulubionych lalek, bo jej styl mi się naprawdę bardzo podoba, przynajmniej wiecie, tak na obrazku. Tej pasemka tutaj w kamerze się wydają dosyć czerwone, ale tak wiecie, na żywo one są bardziej wiśniowe, taka wiecie, ciemna czerwień. I mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, do niej taki, to jest dziennik i tutaj jest napisane, że ona jest znaku zodiaku strzelec, czyli urodziła się pomiędzy 22 listopada a 22 grudnia i tutaj nie wiem, czy to są jej ulubione rzeczy, czyli ostre papryczki, chili i lody? Wiem czemu lody, bo ogólnie jeżeli zje się coś ostrego, to najlepiej jest później to właśnie zagryźć jakby lodami, czy popić mlekiem, żeby wiecie, tak nie wypalało, nie wypalało buzi. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Będzie pewnie pełno pciuszków jak zwykle. O matko, ej serio, dużo rzeczy bardzo. Już mi się tutaj pierwsze pudełko otworzyło, to od razu je sprawdzimy. Zapewne będą tutaj przeróżne dodatki i wszystkie widzę, no, takie ostre. Ostre te dodatki, jakiś obrożek. A to jest pędzel? Po co jej pędzel? Nie wiem, trochę dziwne, wiecie, taki do makijażu. Nie mam pojęcia, co ja mam jej to w rączkę włożyć, ale to przecież nie da rady. O matko, ja myślałam, że to kajdanki są w pierwszej chwili. A co ja mam z tym zrobić? Co to jest? Po co to? Jakieś dziwne rzeczy tutaj dostajemy. Pierwszy raz widziałam coś takiego w LOL Oh My God, no ale nie wiem, zaraz się okaże. I zobaczcie te spodnie! Matko jedyna, lateksowe, czerwone gaciory. Nie no, grube ona ma ciuchy, naprawdę niezłe. To tutaj będzie jeszcze góra. No nie wierzę, też lateksowa? Przecież ona by się w tym zapociła chyba na śmierć, no nie? Jakby to miała ubrać teraz jeszcze, kiedy jest ciepło, to no, trochę by jej śmierdziało spod paszki. Ula la la la, oh my god, ale z ciebie gorąca dziewoja, ale powiem wam, że ten jej strój przypomina mi trochę taki kombinezon motocyklisty, jakby miała właśnie zaraz, wiecie, usiąść na motocykl i odjechać. Tutaj zobaczcie, jeszcze znalazłam, o, takie małe puźdereczko. Dlatego pewnie był dołączony właśnie ten pędzel i tutaj zobaczcie jeszcze, jakie fajne ma skrzydełka i ogon diabła, jak to jest fajnie dopracowane. Ale to oczywiście jeszcze nie jest wszystko, bo brakuje jej butów i jeszcze chyba będzie miała jakąś torebkę. Co to są? Ojej, ja myślałam, że te buty ja mam tak założyć, że to jest dół i myślę, o co tu chodzi? Czy coś się zepsuło? To jest odwrotnie zupełnie. No dobra, w takich butach to ona raczej na motocykl by się nie wybrała, bo by się chyba na nich zabiła, ale no niech będzie. I jeszcze teraz torebka. Wow! Jaka ładna! I tu ma, zobaczcie, przywieszkę, małą papryczkę.
Ej, serio, przepiękna torebka! Cała Lalencja jest już przeze mnie ubrana, gotowa i teraz, moi drodzy, czas otworzyć tutaj prezencik i zobaczymy, jaki nam się trafi, jaka laleczka z jakim miesiącem i kogo ona tutaj będzie miała w drużynie. I wy pamiętajcie, jeżeli ten miesiąc to będzie wasz miesiąc urodzenia, to koniecznie piszcie, że należycie właśnie do drużyny tutaj hot, gorących dziewczyn. I uwaga, co my tutaj mamy. Jakieś pudełeczko prezentowe. Tutaj jest czapka urodzinowa. O, jakie śmieszne. Czekajcie, muszę to złożyć. O, tak. I co, mogę to jej nałożyć? Będzie się działo? Siedzi! Ojeja, ojeja, ile rzeczy. Jak zwykle, milionów rzeczy. Dobra, to może na początek od razu lalkę zobaczmy. Jaka ładna! Jakie ładne ma włoski i piegi ma! I nawet zobaczcie, tak można powiedzieć, że trochę kolorystycznie pasuje, no nie? Tutaj czerwony, pomarańczowy, no tak wiecie, w miarę się zgadza. Otworzyłam już wszystkie saszetki niespodzianki i Lalencję ubrałam. No i powiem wam, że ona chyba jest jakaś rzadka, bo zobaczcie, dostała takie wypasione rzeczy. Tutaj na tej spódniczce i na butkach ma takie, wiecie, jakby futerko. Tu jakaś bluzka jest brokatowa, ta czapeczka, te jej włosy też się tak świecą, butelka też jest w ogóle przeczaderska i jeszcze ma, zobaczcie, tutaj coś takiego, nie wiem co to jest, czy to jest pizza? Chyba wiecie, kawałek jakby pizzy albo, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. Torebka taka? Trochę dziwna, nie? No patrzcie na to, ja to jestem jednak farciara. Ultra rzadka lalka. Pierwsza, jaką otworzyłam i od razu mega rzadka. Tutaj widzę, że jest ona z miesiąca listopad, więc słuchajcie, nawet pasuje idealnie do tej, bo ta też jest właśnie z listopada, jakby przełomu listopada i przełomu grudnia. I ta Lalencja nazywa się Pumpkin Spice, czyli dyniowa po prostu dziewoja. No rzeczywiście, wygląda po prostu jak wielka dynia. Nie no, ale taka ładna dynia, przepiękna dynia. Pasujecie do siebie po prostu idealnie. Po tej całej ostrości czas teraz na trochę słodkości. Mamy tutaj dziewoję, która nazywa się Sweets, czyli po prostu słodycze. I rzeczywiście wygląda mega słodko i jestem bardzo ciekawa, jak te jej włosy będą wyglądały na żywo, bo zobaczcie, jak ona ma tutaj je do góry postawione. One będą takie wysokie, takie duże? Tym. Oh, jak to tutaj słodko wygląda, te opakowania. O matko, jakie piękne. Wow, moja droga. Dobra, aż mi się w kadrze nie mieści. Czekajcie, muszę ją wyciągnąć tutaj szybko. Chodź tutaj z tego, o, plastiku. A, jednak nie ma aż takiej dużej czupryny. Tam na obrazku wyglądała ona na większą, ale jakie tu ma śmieszne loczki. Mama chyba mi bardzo podobne loczki zakręciła na komunie. Też takie miałam, tylko że na całej głowie. W jej dzienniku mamy zapisane, że jest ona znaku zodiaku wodnik, czyli urodziła się pomiędzy 22 stycznia a 18 lutego. I tutaj wszędzie widzicie są takie chmurki, bo to niby jest, wiecie, że wata cukrowa, taka leciutka i słodziutka jak wata cukrowa. Napiszcie w komentarzach, kiedy ostatnio jedliście watę cukrową, bo ja chyba ze 2 albo ze 3 lata temu. Serio, tak dawno. Jakoś nie wiem, wolę sobie kupić loda, jak gdzieś jestem, wiecie, na mieście czy coś, na spacerze, niż watę cukrową. Saszetę dostała i to złotą. Czas teraz na lacze, na buciki. Już tu widzę, że chyba będą, wow, ale, o matko, ale wypasione. Jakie koturny wysokie. Ja nie mogę. Piękne są i takie srebrne zrobili. No to ciekawe, jaki ona będzie miała strój. Bardzo, bardzo ciekawe. Ołki dołki, tutaj mamy te stroje. I co to w ogóle jest namalowane? Co to jest? To są aniołki niby. Takie, wiecie, małe laleczki, aniołki złote. Ale wypas. Ja w pierwszej chwili w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Zupełnie. Ulala! Jaki ładny! Ona ma wzór tutaj! Ej, ale słuchajcie, to mi się z czymś strasznie kojarzy. Ja mam firmę czapek z bardzo
podobnym wzorem. Zaraz wam pokażę, poczekajcie. Na bank kojarzycie te bucket haty, bo ja je często na jakichś moich filmach ubierałam. I widzicie, tutaj też są takie jakby dwa aniołki. I właśnie ta marka, ta firma, Fiorucci, ona zawsze ma ten taki, wiecie, motyw właśnie aniołków. Czy to na jakichś ciuchach, czy na czapkach i tak dalej. Czy to będzie jakaś taka długa spódniczka? Co to jest? Nie, to jest sukienka. Ale jaka... Serio wygląda jak taka chmurka, wata cukrowa jest zrobiona z takiego delikatnego bardzo materiału. Ale wypas, jakie fajne ciuchy do tych lalek dali. Sprawdźmy jeszcze szybko te dodatki, które ona dostanie i zaraz ją całą ubiorę. A co to tutaj są za rzeczy? To chyba może być coś na głowę, tak mi się wydaje, jakaś opaska. Pełna jakiejś tutaj złotej biżuterii jest. I tutaj coś jeszcze mamy. A znowu to! Mi się wydaje, że to są chyba takie, wiecie, dodatkowe zaczepy na te ich stojaki. Tylko nie wiem, po co ich aż tyle mi tutaj dają, nie? Serio, bez przesady, bo w tym momencie mam aż trzy takie. Jakby do jednej lalki aż trzy mi dali. No przyznajcie mi rację, że ta Lalencja jest po prostu przesłodziutka. Naprawdę wygląda mega, mega słodko. Już nawet jej nie ubierałam tej kurtki, bo ta jej sukienka tutaj wygląda jak po prostu taka chmurka i nawet nie chciałam jej zasłaniać, bo przepięknie się już teraz prezentuje. No dobra, moi drodzy, i teraz otworzymy kolejny prezencik i zobaczymy, jaka Lalencja trafi do jej drużyny. Na pewno też już zauważyliście, że w tle tutaj stały takie przepiękne kubeczki. Od jakiegoś czasu są one już do kupienia w moim sklepie. To jest, jak widzicie tutaj, szalona Aga na szalonych zakupach. Zasuwa w bardzo szybkim i pełnym zabawek koszyku. No i słuchajcie, kubeczków zamówiłam też jakąś ograniczoną ilość, więc no śpieszcie się, bo jeżeli one się wyprzedadzą, to nie będę już tego wzoru więcej zamawiała, tylko wtedy pewnie wymyślę jakiś nowy, jakiś inny. Link do sklepu macie też oczywiście w przypiętym komentarzu i w opisie, no ale ogólnie jest bardzo prosty. missaga.pl, no już prostszy być nie mógł, no nie? Tu mamy czapkę w innym kolorze, ale jaja, czyli dają różne, zobaczcie w ogóle. Dobra, to pierwsza leci Lalencja na ruszt. Wow, to jest chyba ta taka grudniowa, tak mi się wydaje. Zimowa lalka. Chyba tak, ale nie jestem jeszcze pewna. Zaraz będę, wiecie, musiała sprawdzić na liście. Wow, ale strój dostała wypasiony. Czy wy w ogóle to czaicie? Jaki tutaj zdarzył się przypadek? Przecież ta lalka też do niej idealnie pasuje, tak wiecie, kolorystycznie, no nie? Ja nie wiem, co tu w ogóle się stało, przypadek? Nie sądzę, nie sądzę. Dobra, upewnijmy się jeszcze, czy to była na pewno ta grudniowa. Tak, to jest na 100%. Ta oto tutaj dziewoja, ona widzę, że ma jakiś tutaj diamencik, czyli jest fantastyczna, rzadkość fantastyczna. I właśnie ta laleczka jest grudniowa, więc piszcie w komentarzach, kto z was urodził się w grudniu i wtedy dołączył do drużyny Sweetaśnej. Przeniosłam już tutaj na stół całe moje pudło tych prezentów i może teraz wybierzmy tak gdzieś bardziej, o, tutaj ze środka. I teraz ta laleczka, która się tutaj trafi, pójdzie do drużyny Ostrych. Gdzie jest lalka? Pokażcie szybko lalkę, szybko, szybko. Serio, w ogóle jaka ta seria tych lalek jest ładna. Ja nie wiedziałam, że tutaj takie przepiękne lalki są. Ta każda laleczka jest taka mega specjalna. No, świecą się jakoś im włosy, są takie, wiecie, perłowe. Ciuchy też one mają mega kozackie. A co ta dostała? Wow! Babeczkę dostała, widzicie? To jest babeczka, ale co tutaj jest u góry? Czy to jest pierścionek? Że babeczka z pierścionkiem jakimś, nie wiem, zaręczynowym, czy o co tutaj chodzi? No ta Lalencja jest ewidentnie taka bardziej elegancka. Odpicowała się tutaj na urodziny i przyniosła nawet ze sobą jakiś podejrzany prezent, ja nie wiem, babeczkę z pierścionkiem. Czy ktoś ma się tym pierścionkiem zadusić, jak zje tą babeczkę? Lalencja już dopasowana do swojej drużyny i teraz jeszcze zobaczmy, z jakiego ona jest miesiąca. Nazywa się Festive BB i jest, moi drodzy, z miesiąca sierpień. A, o, tu mamy lipiec.
Ja się urodziłam w lipcu i to jest jakaś rzadka też lalka. Nie no, ja muszę ją trafić. Koniecznie muszę tą mieć, swoją urodzinową dziewoję. No to teraz może weźmy o ten tutaj prezent. O matko, wszystko mi tutaj leci. I teraz to będzie lalencja do drużyny tutaj słodziutkich. Oho, tu widzę, mamy jakąś czapeczkę różową, więc pewnie będzie lalencja taka, wiecie, różowawa, bo te czapeczki mają przeważnie właśnie kolor tych lalek. Dobra, gdzie tu jesteś? A jednak nie jest różowa, tylko ma jakiegoś irokeza. Ale kolor to taki, wiecie, syrenkowaty trochę, no nie? O, tu widzę, pewnie by ją można było jeszcze do wody włożyć. No chyba miałam rację z tą syrenką, bo tutaj zobaczcie, na bluzce ma jakby normalnie muszelki. I tutaj jeszcze ona coś dostała, ja nie wiem, to jest chyba kawałek tortu, tak mi się wydaje. Dobra, to trzymaj go w łapce. O, proszę bardzo. I teraz jeszcze szybko sprawdźmy na listę, z jakiego ona jest miesiąca. Czy to jest ta? Tak, to jest ta, Aqua z marca. Słuchajcie, no to się mega zgadza, bo właśnie w marcu moja mama ma urodziny i właśnie tam jest też znak zodiaku ryby, więc serio, mega to się zgadza, że dali po prostu syrenę. No więc piszcie koniecznie, kto jest z marca i kto trafił do drużyny słodziutkich. I w ogóle zobaczcie, tutaj kolejna laleczka pasuje tak, wiecie, kolorystycznie, ale jaja. No to czas teraz zasilić troszeczkę drużynę ostrych. Tu już widzę, że czapeczka była taka pomarańczowawa, więc może fajnie lalka kolorystycznie pasować do tej ostrej drużyny. Co? Ej, dobra, w ogóle nie pasuje. ale makijaż to ona ma taki trochę, wiecie, zadziorny, trochę ostry jest. I jeszcze zobaczymy tutaj jakiś ciuszek czy coś, a tu chyba będzie znowu butelka, ja zawsze te butelki otwieram. Wow! Nie no, jak ona dostanie taki strój w krówkę, to ja padnę tutaj z wrażenia, przysięgam. No dobra, to niby jest taka krówka, ale trochę słabo widać. Wyobrażałam to sobie inaczej. Gdybym miała tutaj taki print jak na tej butelce, to wydaje mi się, że dużo by fajniej wyglądała. I dostała jeszcze ta lalencja, widzicie tutaj taką torebusię błyszczącą. Tym, tyry, tym. Nazywa się, moi drodzy, ta dziewoja Opal Cutie. Jest ona z miesiąca październik, październik. No i teraz piszcie, kto jest z was z października i należy do drużyny ostrej. A jeżeli ktoś z was trafi do tej drużyny, co nie chciałby, albo na przykład zamiast ostrego woli słodkie, no to przykro mi, nie wiem, co mam zrobić w tym wypadku. Musicie to przeboleć. Ja będę dzisiaj tak długo otwierała tutaj te prezenty, dopóki nie trafię tej dziewoi z lipca. Bo ja po prostu chcę mieć moją laleczkę urodzinową i koniec, kropka. Kiedyś na pewno otworzymy jeszcze wszystkie te prezenty, no chyba, że dzisiaj będę musiała wszystkie otworzyć, bo tak nie będę mogła jej trafić. Ale jeżeli uda mi się ją na przykład trafić już teraz, no to wtedy kiedyś na pewno jeszcze te prezenty dalej otworzę i też wymyślę jakąś dodatkową zabawę. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Moja! To jest ona na pewno, prawda? Ale jaja, słuchajcie, ale się trafiło! Nie wierzę! Serio, tak szybko? Ja nie mogę, ale ona ma wypasiony strój. Łomatko jedyna, dziewojo, jaka ty jesteś wypasiona. I nawet jak tak spojrzymy na ciebie z profilu, to wyglądasz nawet trochę jak Misaga, no nie? No jak już tutaj odwrócimy, to widać, że masz jakieś inne kolory włosów. I tutaj zobaczcie, ona dostała jeszcze taki aparat Polaroida. Wiecie, te zdjęcia jakby od razu wychodzą, że są gotowe. Dziewczyna z lipca nazywa się Jubile, czyli to chyba można przetłumaczyć jako po polsku jubileusz. I wydaje mi się, że to chodzi chyba o amerykańskie święto niepodległości. Ono chyba jest właśnie w lipcu i dlatego oni dali tutaj, wiecie, taką laleczkę właśnie inspirowaną kolorami Stanów Zjednoczonych. Widzicie tutaj te gwiazdki i tak dalej. To by, słuchajcie, pasowało. O nie! Czyli ja trafiłam do drużyny słodkich. Ja chciałam być ostra! Halo, czemu jestem w słodkich? Ale dobra, gdybym miała wybrać, co wolę jeść, czy słodkie, czy ostre, no to bym wybrała jednak, że wolę zjeść słodkie. Chociaż czasami coś ostrzejszego też lubię, ale tak wiecie, no bez przesady, no nie? Bez przesady. Zostało mi, jak widzicie, tutaj jeszcze trochę tych laleczek i tak sobie pomyślałam, żeby może z nimi nagrać
randkę jakąś w ciemno, że będziemy, wiecie, dopasowywali do tych lalek chłopaków i te osoby, które urodziły się, wiecie, w tym miesiącu, co ta laleczka, to będą pisali, czy im się ten chłopak podoba, czy nie bardzo. Może być to dosyć spoko zabawa, więc piszcie, czy chcecie zobaczyć taki odcinek. A teraz, moi drodzy, muszę chyba iść i zjeść watę cukrową, nie? Serio, po prostu jestem zmuszona do tego, jeżeli należę do drużyny słodkich.